Z okazji rozpoczynającego się właśnie 14 Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Gliwicka Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wiele atrakcji dla swoich czytelników. 14 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka oczywiście. Ideą tego tygodnia jest przede wszystkim promocja czytelnictwa, natomiast ważną rolę jednak musimy też podkreślić biblioteki, która staje się miejscem ważnym w życiu naszych mieszkańców, a wiemy, że Gliwiczanie czytają dużo i dlatego też podkreślamy tą właśnie rolę biblioteki, gdzie możemy spełniać swoje potrzeby różnego typu uczestnictwa w kulturze. Akcja rozpoczęła się miłym akcentem pod nazwą Bike Book. W poniedziałkowe przedpołudnie w koszykach rowerów miejskich ich użytkownicy znaleźli miłe upominki, książki oraz zaproszenia do biblioteki. Z okazji Tygodnia Bibliotek wymyśliłyśmy akcję Bike Book, ponieważ nasza biblioteka jest naprzeciw stacji rowerowej, więc uznałyśmy, że osoby, które parkują tutaj rowerami, dobrze by było, gdyby również zaparkowały w naszej bibliotece. A księgozbiór naprawdę mamy świetny. Tydzień rozpoczyna się dziś, 8 maja, potrwa do 15 maja. Zapraszamy na ponad 100 wydarzeń, które przygotowaliśmy we wszystkich naszych oddziałach i filiach. Przygotowaliśmy tradycyjnie warsztaty artystyczne, warsztaty muzyczne na przykład dla najmłodszych dzieci, ale również spotkanie 11 maja w Bibliotece Centralnej podróżnicze na temat podróży do Turcji i Iranu. A 13 maja zapraszamy na wielkie planszówkowe, piknikowe granie przed Biblioteką Centralną w godzinach od 10 do 14. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Marek Szołtysek, znany Ślązak, który opowie nie tylko o książkach i o Śląsku, ale przede wszystkim o tych dawnych graczkach tak zwanych śląskich. Pokażemy dzieciom, jak zabawy kiedyś wyglądały w dawnych czasach, kiedy nie było tabletów i komputerów. Szczegółowy harmonogram 14 Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek można znaleźć na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.